Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i dzisiaj oczywiście jestem na osiedlu tostowo razem ze mną Steve i Milky. Good morning, boys. Good morning. Hello everyone. Today mamy świetną zabawę tutaj właśnie na tym naszym ulubionym osiedlu. Słuchajcie, dzisiaj mam przygotowane dla was pewne nagrody i mam również skrzynkę. Zapamiętajcie sobie, jak wygląda skrzynka. Pamiętajcie i szukajcie takich otóż to skrzynek. Z tego powodu, że dzisiejsza zabawa polega na tym, że wy tutaj czekacie, ja chowam skrzynkę i kto pierwszy znajdzie skrzynkę, ten wygrywa zawartość tej otóż to skrzynki. Więc takie są dzisiejsze zasady. Czy jesteście gotowi? Oczywiście. Dobrze, to teraz wywiady. Emilia, do ciebie troszkę wywiad z tobą. Tak, uwaga. Tu kamera ustawiona. Pum, pum, pum. Dobra, uwaga, proszę udzielić wywiadu. Jak samopoczucie na dzisiejszy dzień? Cześć, jestem Emilka, mam 20 lat i trochę się stresuję, ale jest wszystko w porządku. Dziękuję. Za co siedzisz? Za to, że kiedyś była taka sytuacja. Dziękuję, dobra, teraz Steve. Ale to jest, nie, czekaj, bo wysłuchanie, proszę, ja potrzebuję wysłuchania. Proszę, dobra. Proszę cię, dobra, daj mi te 26 taką, dobra, dziękuję. No i co tam, Emilia, z tymi ogórkami jeszcze raz, bo nie dosłuchałem? No, bo była taka sytuacja, że przyszła do mnie dziewczyna i ja zrobiłam jej cheeseburger bez ogórków i to tak. A no tak, zapomniałem, że ty pracujesz w McDonald's. Mhm. Dobrze, ujmująca historia, a ty, Steve? Co ja? Nie wiem, kilka słów do kamery. Tak, jestem Steve, nazywam się Steve, mam 10 lat, jestem bardzo mądry, nagle nie, no po prostu co, mówię po angielsku, trochę po polsku mówię, mogę cię wyzywać jak chcesz. No, poproszę. Może lepiej nie. Bo jak to wygląda? A jaka, ja słyszę, że ty słyniesz z rymowanek, ja bym chciał jakąś rymowankę usłyszeć. Ale ja na razie nie wypadłem z zęby, to nie jest. Dawaj, jak chcesz. Proszę. Jak, co? Jeszcze raz? Pałka to pałka, dwa kije, bzyku jest debilem. Mega. Dobra, słuchajcie, zostańcie tutaj w tym miejscu, nie podglądajcie, stańcie sobie gdzieś tutaj bardziej dalej. Ja lecę w tym momencie schować skrzynkę i zaraz was wypuszczę i będziecie mogli szukać, gdzie ta skrzynka jest schowana. Dobrze, a my widzowie w takim razie skupmy się teraz, gdzie ta skrzynka mogłaby zostać ukryta. Steve, nie podglądaj, chodź. Nie podglądajcie, żeby było sprawiedliwie. Ja nie patrzę. No, nie podglądajcie. Dobra, i na pierwszą rzecz myślę, że damy coś takiego easy, myślę. Taka bez, że tak powiem, szału. Ale czekajcie, gdzie tą skrzynkę? Może dajmy ją... Dobra, tutaj jest git. Dobra, zostawiamy skrzyneczkę, to jest na pierwszy item. Okej, dobra, teraz okrężną drogą dolatuję do was. Oczywiście przy ścianie, na F5, jak na bank. Nie, przysięgam. Dobra. Słuchajcie, czas start. Kto pierwszy znajdzie, ten wygrywa zawartość skrzynki. Let's go. Ja lecę. Ona ma litra, a ja też mam, dobra. Ty też masz, dobra. Ja tutaj szybuję z góry i obserwuję. I szukajcie skrzynki. Jak kto pierwszy znajdzie skrzynkę, ja stanę sobie tutaj na drzewie, po prostu z góry, żeby widzieć całe osiedle. I będę sobie na was patrzeć. Ja tam, skrzynkę. Emilia. Gdzie? Oh my god. Gdzie masz skrzynkę? Oh my god, to koniec. Oh my god, a gdzie ty jesteś? Koniec. Biegniesz tam. Dobra, Emilia jest tam. No dobrze. A no to nie mów, gdzie znalazłeś skrzynkę, bo Emilia tam poleci, tylko że ona widzi, gdzie lecisz. Fakt. A. Ja ją teraz muszę znaleźć, on ją widział, kurde. I. Dobra, widzę, że Emilia wchodzi na Golema. Golem, a gdzie ty, Steve, wylądowałeś? Nieważne, nie powiem. Nieważne, nie powiem. No dobrze, nie, nic mnie to nie obchodzi. Ale dobra, gdzie jest... A, tam jest Emilia, dobra, już zgubiłem się. Kurde, no znalazłam tą skrzynkę. Jej, Steve, jeszcze był szybciej! Szybciej był. Dobra, ładnie. I co wygrałeś, Steve? Pochwal się. Ale gówno, 4 złote. Okej, to nie jest tak źle. Tak, to nie było na ten. Dobra, wracajcie sobie na ten, teraz nam już będą lepsze rzeczy. Ja będę dawać od najgorszych do najlepszych, więc z każdą rundą będzie coraz lepiej, widzowie. Znaczy, widzowie, kurde... Mój mózg jest już zepsuty, przepraszam. Spoko, jesteś, ja jestem serio fanką. Jesteś moją fanką, super, dobra, tak, to kolejną rzecz ustawiam, wy się tam schowajcie i zobaczymy, jak wam teraz pójdzie. Dobra, zróbmy może, wybierzmy na może teraz item, widzowie, tak żeby był lepszy, więc może teraz damy, dajmy może w tym momencie, o kurde, czy to Szczecin, czy Zawiercie. Dajmy może, no dajmy to, no bo jak miało być od najlepszego do najgorszego, no to jest takie drugie, bym powiedział w tym temacie. Dobra, no to uwaga, lecę do was. Ląduję, czas, start, możecie szukać. O
Okej. Okay. Dawaj Steve, dawaj Steve, kurde, musi być impreza. Czemu ty ten Steve'owi kibicujesz cały czas? No bo on tak wolno się porusza. Dobra, gdzie tam zrobić? Tam muszę być na pewno w moim domu. Dobra, ja na swoim domu staję, bo to jest taki strategiczny punkt, gdzie będę was widział dookoła. Dobra, Emilia widzę, że się rozgląda. Steve, jestem, gdzie jesteś? Jestem totalnie ślepa, to jest najgorsze. Jest! Ja jestem. Co jest? Mój dom. Kurczę, Emilia chyba znalazła. A ty jesteś w twój dom. Dobra, Emilia chyba... Emilia znalazła, no. Tak, mam 4 sztabki złota. Oh my god, world of the shit. To jest no, pierwsza rzecz, słuchajcie, ale idziemy po kolei. Najlepsze rzeczy będą na samym końcu. Ja próbuję tutaj zniszczyć tą skrzynkę. Gdzie to było? Gdzie to było milki? Na fontannie, na szczycie. Oh my god, no wiedziałem, że to będzie jakieś takie. Dobra, ja wiedziałam, że będzie na pewno na fontannie przynajmniej raz, ale kurde. Gdzie wy jesteście? Emilia, chodź tutaj. Ja po prostu pływałam. Dobra. Zapraszam, tutaj zapraszam. Chowaj się tu, a ja lecę kolejną rzecz schować, tak, żebyście nie widzieli. To jest najgorsze, że wy i tak możecie podglądać, to jest nie w porządku. Nie wiem, że ja nie podglądam, naprawdę. Tak, nie wierzę ci. Obiecuję. Obiecujesz? No dobra. Tak. No dobra. Patrzę się w dół cały czas. W takim razie, o kurczę, to się tak nie uda. O nie, widzowie. Ale odwaliłem gorsza. Czekajcie, muszę troszeczkę więcej czasu potrzebuję, bo włożyłem do skrzynki i zasało mi to do mojego mechanizmu. Co? No bo Boże, chciałem włożyć do skrzynki na listy, tam dałem skrzynkę i po prostu na dole jest lej i mi wyciągnął ze skrzynki to i pocisło to do piwnicy. Więc jeszcze coś innego muszę dać. Dobra, dam teraz w innym miejscu. Mam pewien pomysł, uważam, że jest bardzo fajny. I uważam, że to tutaj będzie git. I dajmy teraz tak, jak miało być po kolei, czyli wydaje mi się, że to tutaj jest tak w kolejności cenności, że tak to ujmę. Dobra, uwaga, możecie szukać. Jazda. Dobry. Jazda, gwiazda. Zobaczymy jak wam pójdzie. Ja sobie staję na swoim domku tradycyjnie, tak żeby mieć tutaj wgląd, bo są najlepiej. Gdzie jesteście? Tam widziałem, że gdzieś Emilia poleciała. Gdzie ty jesteś, Emilia? A nie, tam jest krowa. A ty jesteś tu. A gdzie ty jesteś, Steve? O kurde, prawie rozwaliłem sobie podstawkę pod nogi, pękło mi coś tam. Gdzie, Steve, jesteś? W powietrzu jestem. W powietrzu, ale nie widzę. Dobrze. Porusza się, tam niesamowicie. Tutaj, no to szukajcie. Powiem wam tak, to nie jest łatwe miejsce. Co teraz skryłem? To nie łatwe? Oh my god. Czemu? O kurde, to nie jest łatwe miejsce, powiem więcej, to jest dosyć trudne miejsce. Ale czemu? No bo jakby było łatwe, to by było zbyt łatwo, nie? A wam dobrze idzie na razie, a myślę, że całkiem fajna rzecz tam jest już ukryta, taka dosyć cenna. Ale to... To może być. Gdzie jesteście? Tam, dobra, widzę. Krążycie razem, dobra. Ej, a ciepło czy zimno? No, ja wam mogę dać podpowiedź jedną za chwilę dopiero, ale jeszcze nie. Dobra. Myślę, że tak dam wam jeszcze z 10-15 sekund, szukajcie sobie i podpowiedź wam dam. No dobra, słuchajcie, dam nie, wam no podpowiedź. Nie, no czekaj jeszcze. No dobra. Poczekaj. Emilia stoi sobie na fontannie i rozgląda się, Steve tam gdzieś łazi. Dobra, podpowiedź dam wam jedną, ona nie jest jakaś ten. To są drzewa. Okej. Okay. Ważne są drzewa. Mm-hmm. Ale nie trzeba nic rozwalać tak. Nie, dalej. Nie trzeba nic rozwalać. Nie widzę. Tu jest Emilia. A Steve, gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? Nie ma nic. Gdzie jesteś, Steve? Obok wieża. Obok czego? Wieża. A wieża, ja papieża. Ja jakiego papieża? Dobra, Emilia tutaj krąży. Ale czy Emilia? Ze skrzynką w ręce lata, tylko patrzy, gdzie ulokować tę skrzynkę, żeby strollować Steve'a, że to ta skrzynka. Dobra, Emilia tutaj krąży. Gdzie ty jesteś, Steve? Może ty jesteś bliżej? W drzewach jestem. W drzewach? A w których drzewach ty jesteś? Szukam sobie. A tam jesteś! Ale to tu na osiedlu Tostowo, to niżej. Oh my god, serio. No, to tamte wyżej drzewa nie brałem pod uwagę. Dobra, spokojnie, zaraz będę miał tą skrzynkę. Dobra. No to szukajcie, no to tak jak powiedziałem, drzewa, no już lepszej odpowiedzi wam dać nie mogę. Tu Emilia krąży, tam Steve krąży, dobra. No, ale niesamowite, bo oboje przeszliście obok tego drzewa już. No niemożliwe. No. No to stanie. Dobra, gdzie to jest?
Jak w lepszą wskazówkę? Ta wskazówka jest za słaba, ty no, no drzewo, no już lepszej wskazówki nie można dać. No bo no, tak jest łatwo. Ja nie mogę, ja tą skrzynkę widzę. Jak widzisz, jak gdzie ty stoisz? Ale to ja już się nie patrzę na nią, ale po prostu no nie, widziałem ją. Kurde. A ty tu byłeś. Ja patrzę sobie tutaj z tego, być. Ale... No dobra, no możecie też tak szukać, no. Ale ciężkie dałem, co? Strasznie, no. Dobra, to powiem wam, że to jest... południowa część osiedla Tostoła. Południowa część. Czyli tu. Czyli gdzie? Czyli tu. No to zależy kto gdzie uważa, że jest południe, no. Oh my god. Na F3 to da się sprawdzić południe. Gdzie jest? Blin. Ty w ogóle, Steve, ja ci mówię drzewa, a ty po pola nie biegasz, gdzie drzew nie ma. Znalazła. Bo tu nie ma drzewo, że dobra, tak Emilia znalazła. Przebiegaliście tutaj obok możliwe? Tego drzewa wiele razy. To wow, tam było, to tam było. Po prostu się 5 emeraldów, ale tak się to zlało, kurde, z tymi No idealnie schowane. No, dobra, idealnie, to was strasznie długo zajęło, więc przyspieszymy trochę. Pewnie pominę jakiś ten, albo będę więcej dawać, żeby co szybciej szło. No bo na dany moment już mamy 10 minut filmu, więc nie chcielibyśmy tego robić 3 dni. Dobra, Steve, chodź tutaj się schowaj jeszcze raz. Zrobimy tak, ja to podzielę na 3 rundy już teraz. Będą ostatnie 3. Teraz muszę to podzielić tak, żeby to wartościowo było odpowiednio. Ej, tylko, że schowaj 3 skrzynki na raz. To też jest jakiś pomysł. Dobra, mam pomysł jak to pochowam. Steve, chowaj się, dobra, schowam 3 skrzynki na raz. I zobaczymy kto kiedy znajdzie i czy będzie git, czy uda wam się, czy wam się nie uda. Dobra, zróbmy tak, więc pierwsza skrzynka tutaj, dobra. Drugą skrzynkę dajmy, może dajmy ją. Kurczę. Ja nie chcę też dawać jakichś mega trudnych, tak żeby to nie było jakieś, wiecie, takie nie do zrobienia. Takie jak przed chwilą? No, okazuje się, że tak właśnie, żeby nie było to... Znaczy, to co było przed chwilą, to było moim zdaniem git. Jeśli chodzi o trudność. Moim zdaniem to po prostu wy byliście średni. I wam się nie udało. Ej, nie. Dobra, no i... Może jest słaby. Że ja jestem słaby? Nie, może ja jestem słaby, takie coś, ale ja mam inne atuty. Jakie masz inne atuty? Nie interesuj się. Dobra. Sorry, Steve. Dobra. Okej. A więc tak. Poukrywałem wszystkie 3 skrzynki jako ostatnia runda. Dobra. To są 3 najlepsze skrzynki, już dałem wam wszystko, co najlepsze miałem. Czas start, możecie szukać tych skrzynek. 3 pozycje. Myślę, że dosyć łatwe. Bardzo takie, no. Dobra. Szukajcie, a znajdziecie. It's fine. Jedna jest bardzo trudna. Ta, co ma najlepsze, jest bardzo trudna. To już mogę wam powiedzieć. Co masz? Mam. O, Steve znalazł już jedną, na golemie była, no. Steve znalazł tą... Nie, to nie jest ta chyba najlepsza. Ale dobra, to jedną znalazłeś. Zobaczymy, Emilia widzę, że... Dobra, Emilia, czyli została... Dobra, to już wam mogę powiedzieć. Najlepsza została ta jakby jest w obiegu. Czyli znaleźliście te słabsze. A co tam miałeś, Steve? Oh my god, ja miałem totem i jakąś książkę, no brawo. Książka na mending. Ja miałem perły i podka na niewidzialność. Ja myślę, że z tym ostatnim będę musiał wam podpowiedzieć, że się nie zorientujecie, gdzie to może być. Ja teraz próbuję właśnie działać tak jak ty, w sensie, kurde, gdybym była tobą, gdzie bym dała tą skrzynkę? No to gdzie byś dała? No właśnie zastanawiam. No to jest całkiem dobry, całkiem ciekawy sposób myśleć, jak ja. Ale ona jest na zewnątrz. Jest, jakbym to powiedzieć, ona, no nie, na pewno to nie jest w domkach żadnych, nie? Ale no też to nie jest pod gołym niebem, od razu powiem. Dobra. Ale jest na osiedlu Tostowo. Czyli napis Tostowo. No to się zalicza do osiedla Tostowo na pewno. Też nie. Gdzie jest Emilia? Nie powiem ci. Ale nie, no bo ja chcę widzieć, żeby na filmie było, żebym pokazał, gdzie ci kręcić. Myślę, że... Dobra, tutaj nie ma. Ale no, nie wiem... ja byłam w kopalni, wiesz? Aha, dobra. To nie, to kopalni akurat nie liczyłem pod osiedle. To jest jakby... Kopalnia to kopalnia. Nie chciałam mówić, bo byłam w... Czemu tam jest taka dziura? Co tam wybuchło tyle razy? Gdzie? A to ja ten, na moim odcinku. Aha, nieważne, dobra. Nie interesuj się jeszcze. Dobra, czekaj, Steve tutaj jest. A gdzie ty jesteś, Emilia? Obok fontanny.
w dupie. No. O kurde. No i jak ej, wam? Nie, jakąś tego podpowiedź chcecie? Nie. Ja bym ja chciała zobaczyć, ja co jest na razie. Okay. Ja chcę. Dobra, wrzucam podpowiedź. Osiedle tostowo. Oh my god. Nie mam problemu. Nie no, gdzie to jest toast? Gdzie jesteście? Ja was nie ja widzę. Jest tam u Golema. A tu widzę, gdzie szukacie, dobra. Tu nie ma. Powiem, mogę wam powiedzieć, która to jest część tego. No. Mów. Dobra, wschodnia. Północ, południe. Wschodnia oh część nie wiem, czy to lewo, palionowa. Na F3 to jest East po angielsku. Ja nie wiem. Nie umiesz tego sprawdzić na F3? Steve? I can't. He can't. He's lost. Dobra, no no to Steve, podpowiem ci tylko tyle, że jest to tam, gdzie jest Emilia po prostu. W sensie to jest ta strona jakby, nie? Gdzie ona jest? No koło Golema. Tu cała ta jakby... Nie, no to impossible. Tam, gdzie znalazłeś pierwszą, tam jakby, no nie, że tam, ale mniej więcej. Okej. Ale jazda, dobra. No wydaje mi się, że dosyć ciężkie to jest miejsce. Ja powiem wam wprost, nie widzę tej skrzynki stąd, nie? Wiem, gdzie jest, ale nie widzę jej stąd. Filunia. Emilia za napis wleciała. Nie mam tej skrzynki, oszukałeś nawet. No ja szukam po prostu. To jest niemożliwe, nie ma jej. No jest. Jest i to wam obiecuję, że jest. Nieprawda, ale boże dobre, ja wiem chyba. Ja chyba wiem. Powiem wam tak, ktoś z was już był bardzo blisko. Bardzo. Pewnie ja. No nie mogę powiedzieć na razie kto, ale ktoś był blisko. Jestem tak skupiona na tym. No kurczę, jak lata, jak szybuje. Powiem tak, no, nie jesteście szybuje, w stanie tego złotu ptaka znaleźć po prostu. To na pewno. Okay. To trzeba pomyśleć, trzeba może się gdzieś w jakiś zakamarek zarknąć. Ale taki niewielki, w sensie to jest bardzo mały, taki, w który wy byście się nie wcisnęli, ale wcisnąłby się wasz wzrok. No, na pozór niewidoczny. Nie ma tego. Dobra, chcecie kolejną podpowiedź? To jest taka no już, która końcowa, która już po prostu macie speedrun i lecicie tego szukać. A czemu cały czas chcesz Steve podpowiedzi, no? No ale oboje no macie równe szanse macie oboje wtedy. Dawaj. Dobra, walę wam podpowiedź. Chodzi o napis tostowo. No wiedziałam, że coś tam z nim jest kurde nie tak. Ja se stanę tutaj, żeby widzieć napis, jak sobie ganiacie. Oh my God. Szczerze, ja już nie pamiętam, gdzie ja to schowałem. A nie, dobra, już wiem, dobra. Dobra, no ja sobie patrzę. Skrzynki nie widzę, ale wiem, gdzie jest. Ja się kręcę. Ktoś z was był blisko, ktoś z was był blisko, bardzo. Ja muszę przejść ten napis, kurde, z tej strony. Ale jazda. Jazda totalna, no. Ja już widzę, teraz stanąłem tak, że widzę tą skrzynkę. Jazda. Ale nie możecie stawać tu, gdzie ja, żeby ją też widzieć. Po prostu ja już powiem, że ja ją już widzę. Dobra, mam. Znalazł Steve. Serio? Jak ta. Oh my god, jakie tutaj rzeczy. Tutaj na dole była, tak skitrana. Wow. No i co tam jak było, Steve, pochwal się? Netherite, stopka, diamond i jabłka. No, diamond i jabłka. No i super, dobrze, to było na dzisiejszym odcinku. Znaleźli skrzynkę, powygrywali, co mieli powygrywać. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Pozdro! Bye!